Zapraszamy na kolejną odsłonę zapowiedzi piątkowego numeru Wiadomości Wrześnińskich. Sprawdźmy, nad czym w tym tygodniu pracowali dziennikarze WW. Zaskakujący przebieg miało poniedziałkowe spotkanie sołtysów z gminy Września, którzy mogli pozyskać w ramach funduszu sołeckiego ponad 500 000 zł, a nie skorzystali z tej niepowtarzalnej okazji. O tym dlaczego piszemy w aktualnym wydaniu Wiadomości. W wielu urzędach na terenie powiatu wypłacono jak co roku nagrody. Sprawdziliśmy, który z wrześnińskich samorządowców jest najlepszym szefem. W tym tygodniu polecam taką malutką notkę na stronie kołaczkowskiej. Wyjaśniam wszystkie zagadki personalne, które pojawiły się z nowym rokiem. Odsyłam też do artykułu na stronie gospodarczej. Przedstawiamy kandydatów na stanowisko kierownika Biura Agencji i Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa. Filip Biernat mówi, jak jest. Razem z Asią Goździewicz sprawdzałyśmy, jak długo czeka się na wizytę do lekarza specjalisty. Zastanawiamy się też, czy da się rozwiązać problem kolejek w przychodniach. W minionym tygodniu pożegnaliśmy starego i powitaliśmy nowego komendanta policji. Przeprowadziliśmy z nimi ciekawe rozmowy. Dowiedzieliśmy się wiele, przede wszystkim o nowym komendancie. Rozmawialiśmy z nim o pracy w mundurze, ale nie tylko, także o życiu prywatnym. Zapraszam.